może o moralny dług wobec obecnych władz Judeopolonii, paradujących w jarmułkach i aresztujących Polaków za posiadanie biało-czerwonej flagi. The first Polish prime minister who visited Israel. Yeah. Yes. 4 years ago. Oh, I was in Israel as first Polish prime minister. Minister zawsze na nas wiem, ale muszę. Mr. Prime Minister, you graciously pledged to me. Panie premierze, był pan łaskaw obiecać mi, that you would personally handle the painful problem of the dozen or so crosses erected in Birkenau. Że osobiście zajmie się pan bolesnym problemem kilkunastu krzyży wzniesionych w Birkenau. Proszę państwa, niestety muszę was trochę rozweselić. Mamy tu takiego wielkiego lidera i polityka. Nazywa się Cimoszewicz albo Timoszenko, jak chcecie. Ja wam coś przeczytam pikantnego. Jego ojciec, proszę państwa, Marian Cimoszewicz, otrzymał uprawnienia kombatanckie z Bowidu z tytułu służenia w armii sojuszniczej od czerwca 41 do września 43. I oto, proszę państwa, w dniu 20, któregoś tutaj, 25 chyba, ale to nie, w 92 roku, pozbawia się Cimoszewicza uprawnień kombatanckich, gdyż on nie jest obywatelem polskim. Pochodzi z Kazachstanu. Nigdy nie był Polakiem. Proszę państwa, oni sami go pozbawili praw kombatanckich. Taki sam przypadek jest z innymi naszymi prezydentami, że ich ojcowie też przyszli z NKWD i nigdy nie mieli obywatelstwa polskiego i Polakami nie byli. Przecież oni na Holokauście robią interes. Oni chcą pieniądze jakieś, które im się nie należą, morderstwa niepopełnione. Oni przez wieki mieszkali z nami. Było dobrze. Było dobrze. Tylko że nie myśmy ich zdradzali, tylko oni nas zdradzali. A z drugiej strony, jeżeli morderstwo popełnione zostało przez Niemców, to dlaczego to się wmawia w Polakom? Dlaczego Żyd jest tak perfidny i tak kłamliwy? I przeciw temu, powiedzmy, protestujemy w jakiś sposób, no mówimy o tym. Przeciw temu protestujemy, nie chcemy takiej rzeczy. Nie mówimy, Żyd, jak każdy inny człowiek, jest człowiekiem i tak samo ma prawo do życia jak pan, tak samo ma prawo do życia jak my, ale niech nie będzie oszustwem. I to nie jest syjonizm to, że mówi się, powiedzmy, na łobuza łobuz, że na łobuzerskie zachowanie Żydów się mówi łobuzerskie, wykrętne, pokrętne. Proszę? Proszę, żeby zrobić ferment, żeby ferment zrobić w całym świecie. Napisał: kłamstwo i gros powinien odpowiadać przed sądem, jeśli nie polskim, co najmniej, to powinien przed Międzynarodowym Sądem odpowiadać za te kalumnie i oszczerstwa. I on nie powinien się pokazywać na ziemi polskiej więcej. Jadł tutaj nasz chleb i jak świnia się zachował w stosunku do narodu polskiego, mówiąc nieprawdę, kłamiąc. A co, proszę pana, po raz trzeci zabrać z narodu polskiego pieniądze. Żydzisz otrzymali według dokumentów w Ministerstwie Skarbu, Żydzi otrzymali wszystkie pieniądze, odszkodowanie przez reżim komunistyczny. My jako Polacy w reżimie komunistycznym o tym nie wiedzieliśmy, a wszystkie kraje otrzymały odszkodowania za wywłaszczenie tutaj naszych ziem, które były, i majątków, które zostały przejęte przez Polaków od Niemców, Ruskich i
Żydów i wszystkie kraje otrzymały odszkodowanie, o czym obecny nasz rząd w dalszym ciągu milczy. To jest zbrodnia przeciwko naszemu narodowi. Nie wiem, czy państwo wiecie, że był projekt wybudowania, czy zbudowania na terenie Polski państwa żydowskiego. I to był projekt Hitlera, czy Himmlera. Chodziło o Judenland. Ten projekt jeszcze niezupełnie nie został odłożony do lamusa. Ja tak uważam. A co państwo sądzicie? Przecież Żydzi są w Izraelu naciskani. Są naciskani przez Arabów ze wszystkich stron. A gdyby, Boże broń, doszło do likwidacji państwa żydowskiego, to gdzie oni się znajdą? Przecież jak cała Europa ich przez 1000 lat wyganiała, od Hiszpanii, Portugalii począwszy, to oni znaleźli swoje siedlisko właśnie w naszym kraju, właśnie w Polsce. I tu właściwie było ich najwięcej i tu byli oni najbogaci. Powiem coś jeszcze innego, proszę państwa. Kiedy rozpoczął się rozwój Europy? Kiedy rozpoczął się rozwój Europy? Wtedy, kiedy Europa pozbyła, kiedy państwa, przepraszam, poszczególne państwa europejskie, kiedy zaczęły się rozwijać, kiedy pozbywały się te państwa Żydów? Wtedy nastąpił rozwój tych państw. U nas odwrotnie. Kiedy myśmy przyjęli ogromną masę Żydów, nastąpił u nas stopniowy upadek naszego państwa. A wnioski, proszę sobie wyciągnąć z tego sami. Ale chodziło i chodzi nadal o naszą godność narodową. To jest nie do przyjęcia w normalnym, praworządnym państwie, aby ktoś na jego terytorium, mieszkańcom tego kraju, urągał publicznie. I wielokrotnie wobec uporczywego milczenia władz, które przecież reprezentują ponoć swój naród. Nie jest bawić się w proroka, ale obawiam się, lękam się, czy nie przyjdą jeszcze gorsze dni od dzisiejszych. Lękam się. Oby Pan to oddalił od nas. Jak do tego doszło? Do tych okropności, które tu na tej ziemi miały miejsce. Kochani, bardzo pracowicie przygotowywali te okropności ludzie wykształceni. Ludzie z tytułami naukowymi wymyślili, że ludzie ludziom nie są równi. My to też wiemy, bo mężczyzna to kto inny niż kobieta, a obydwoje to ludzie. To człowiek i to człowiek. I wzrostem się różnią, i karnacją, i inteligencją, uzdolnieniami. Ale to wszystko ludzie. Wcześniej ci właśnie niby uczeni zerwali kontakt z krzyżem. Bóg nie był im potrzebny. Bóg przeszkadzał w snuciu takich teorii. A przecież trzeba było ten świat, jaki istniał, burzyć. Uderzyć od wewnątrz. Niech się to zatrzęsie, zadrga, a może się i zawali. Niepotrzebny Bóg światu. I konsekwencją tego były te straszliwe okropności, które się, kochani, tutaj działy. Ale zanim do tego doszło, to krzyż zastąpiono swastyką. Też krzyżem, ale połamanym. Bluźnierczo połamanym, jak przez dzisiejszych satanistów. I tak powstawały obozy koncentracyjne,
gdzie ludzie dla siebie samych i dla innych przygotowywali